Świąteczną atmosferę dało się także wyczuć w przedszkolu publicznym numer 4, a wszystko to za sprawą konkursu na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. W tegorocznej edycji, 21 już, do udziału w konkursie zgłosiło się 38 uczestników. W tym roku za kryteria przyjęliśmy zaangażowanie rodziny, kreatywność i staranność wykonania. Wyniki konkursu zostaną zaprezentowane podczas wystawy, która odbędzie się w Muzeum Regionalnym. Kolejna edycja konkursu na najpiękniejszą, najbardziej oryginalną szopkę jaworską i zwyczajem jest prezentacja po konkursie tych wspaniałych, przestrzennych dekoracji świątecznych na wystawie. Na jej wernisaż zapraszam w piątek 15 grudnia o godzinie 16. A skąd pomysł na szopkę i gdzie po raz pierwszy w Polsce została zaprezentowana? Tradycja szopek bożonarodzeniowych, a zwłaszcza tych przestrzennych, architektonicznych, krakowskich, łączy się jeszcze z historią polską w okresie zaborów, bo w drugiej połowie XIX wieku właśnie ten zwyczaj, można powiedzieć, masowo upowszechnił się. Same jasełka, dekoracje uroczystości religijnych i tych tradycji biblijnych związanych z cytatami z Ewangelii, tak, które mówią o tym, że był żłóbek, Jezusek, tak, do tego żłóbka przybyli i pasterze, i trzej królowie, więc ta tradycja już w średniowieczu miała swoje uplastycznienie, a ten zwyczaj dekoracji, która już w starej Polsce funkcjonował od wieku XVI, a miał swój finał właśnie w Krakowie w postaci szopek, zyskał miano dziedzictwa niematerialnego, które zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.